Ojcze, ja wzywam Twojego imienia na tym miejscu. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Twoje słowo jest żywe i skuteczne, jak miecz obosieczny, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Twoje słowo, Ojcze, dzisiaj będzie zasiane w sercach ludzi, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że to słowo wykonuje dobrą pracę, że to słowo nigdy nie wraca puste, że to słowo ma moc zmienić życie każdego człowieka, który pragnie poznać Ciebie. Przyjaciele, nazywam się Rafał Grodzki. Spotkałem się w swoim życiu prawdziwie z Jezusem Chrystusem i dlatego jestem na tym miejscu i dlatego dzisiaj stoję tutaj i mówię wam o tym, że Jezus Chrystus jest dla każdego człowieka, ponieważ za każdego człowieka Jezus oddał swoje życie. On przyszedł na tą ziemię po to, aby cała ludzkość, która pogrążyła się w grzechu, nie umarła jak zwierzyna, ale miała życie wieczne. Po to przyszedł Jezus, abyś Ty dzisiaj miał życie wieczne i to w obfitości, i to tutaj na ziemi. Przyjaciele, to co się wykonało 2000 lat temu, to czego dokonał Jezus na krzyżu, na Golgocie, to najpotężniejsze dzieło. Przyjaciele, jeśli jeszcze nie zdaliście sobie sprawy, jak wielkim wydarzeniem jest śmierć Jezusa na krzyżu, to ja jestem dzisiaj tutaj po to, abyście to zrozumieli w pełni. Przyjaciele, od małego jak rodzimy się tutaj, w tym kraju, to bawimy się w taki śmieszny cyrk pod tytułem religia, pod tytułem jakieś sakramenty, jakieś rytuały, których do końca nie znamy. Bawimy się w to i nie wiemy, w co się bawimy. Ale ja wam coś powiem, ja znam swojego tatę, mój tata to dobry ojciec i on dziś może być twoim ojcem, jeżeli uwierzysz w to, jaki on jest, jeżeli zechcesz nakłonić ucha do tego, jaki jest Pan Panów i Król Królów, a ten ojciec, który jest moim ojcem, to wspaniały Bóg, który chce, aby jego dzieci żyły i aby jego dzieci nie umarły na wieki. I przyjaciele, on dał tego Jezusa. On dał Jezusa. On dał Jezusa po to, abyś ty w swoim sercu przyjął to, co ten Jezus zrobił. Abyś ty się stał za to wdzięczny prawdziwie. Nie abyś ty klepał mantrę, czy chodził do kościoła. Bóg jest Bogiem, który zna twoje serce. On wie, co się czai w tobie w środku. Ale prawdą jest to, że jeżeli przyjmiesz prawdziwie w sercu i jeżeli prawdziwie w sercu z wdzięcznością uwierzysz i przyjmiesz to, co zrobił Jezus Chrystus, będziesz zbawiony. Po prostu, przyjaciele, wiara jest bardzo prosta, lecz na szczęście wiara to nie religia. Religia to skomplikowany twór, który mówi ci i nakazuje ci pewne rzeczy, które masz wykonywać, ale nie do końca musisz je rozumieć. Oto religia, która robi chaos w głowie i prowadzi na samo dno piekła. Oto religia. Oto religia, w której się wszyscy rodzimy, przyjaciele. Ale ja nie byłem na tyle głupi, aby nie zadać sobie kilku ważnych pytań, aby nie otworzyć tej Biblii i nie zacząć jej czytać. Ja zadałem sobie ten trud. Ja w 2014 roku pojednałem się z Jezusem. Moje życie było życiem skazanym na porażkę. Wielokrotnie upadałem, znalazłem się w więzieniu, byłem przestępcą, ale ja zrozumiałem, że ja chcę poznać tego Boga, o którym się mówi od małego, bo ja w sercu nie wierzyłem w szopkę religijną, która jest powszechnie widziana i powszechnie znana każdemu z was. Nie wierzyłem w to. Ja postanowiłem, że ja tego Boga chcę poznać. Ja chcę się o Nim coś dowiedzieć więcej. I okazało się, że to Jezus Chrystus wziął wszystkie grzechy i wszystkie moje winy, wszystkie moje przestępstwa i uczynki, których się dopuściłem. On mi przebaczył na krzyżu Golgoty i ja muszę, i na krzyżu Golgoty cierpiał za mnie. I ja muszę tylko w to uwierzyć i będę zbawiony. I ja w to tylko uwierzę.
uwierzyłem i stałem się zbawiony i wypełnił mnie Duch Święty. Znienawidziłem grzech, oddaliłem się od całego zepsutego, zasyfiałego świata i narodziłem się na nowo. Stałem się świętym obywatelem nieba. Zrozumiałem, poznałem Ojca, poznałem dzięki temu Jezusa, ale widzicie, przepustką było to, aby uwierzyć w sercu to, co zrobił Jezus, aby w sercu uwierzyć w tą miłość, którą Jezus pokazał i wykonał dla ciebie na krzyżu Golgoty. Jezus również 2000 lat temu na krzyżu Golgoty poniósł każdą chorobę. Każda choroba tutaj na ziemi, jaką masz, jest nielegalnie. Jesteś chory, to jesteś chory nielegalnie. Jezus Chrystus poniósł każdą chorobę i powiedział, jest napisane, w Jego ranach i sińcach jest wasze uzdrowienie. On powiedział, będziecie kłaść ręce na chorych, oni będą zdrowieć. I tak robimy od dziesiątek i od setek lat. Ludzie są uzdrawiani przez krew, przez moc imienia Jezus. I jeśli dziś potrzebujesz uzdrowienia, przyjdź, a będziesz uzdrowiony teraz z każdej choroby. Jeżeli tylko pragniesz, przyjdź tutaj, a twoje życie całkowicie się zmieni, bo twoje życie zmieni się wtedy, kiedy ty narodzisz się na nowo, uwierzywszy w to, co zrobił Jezus. Ten świat idzie na zagładę. Tego świata nie obchodzi kompletnie Jezus. Ta cała szopka religijna od małego, która jest klepana przez wielu z was, to nie wiara i to nie ten Jezus. Ten Jezus, który za ciebie umarł na krzyżu, to Bóg serca. Jeśli przyjmiesz to, co On zrobił, Jego śmierć męczeńską, która się wykonała dla ciebie, będziesz zbawiony jeszcze dzisiaj.